find tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w Nocą w Berry. Tak, mała taka przerwa od tego spamu z odcinkami z uniwersytetu. Dzisiaj sobie pogramy w Nocą w Berry. Zaczynamy od kas, ponieważ chciałam wam pokazać nowe stroje naszych bohaterów. No ale zanim zaczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie tą serię. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i koniecznie zostawcie komentarz po obejrzeniu filmu, jeżeli macie dla mnie jakieś rady, pomysły, bądź może macie jeszcze coś, ale to będę mówiła w dalszej części odcinka, muszę was o coś poprosić, jak zwykle, ale wy lubicie chyba pomagać mi, lubicie brać udział czynny w seriach, także mam nadzieję, że coś razem ogarniemy. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, jak widzicie, mamy pierwszy nowy strój Adli Ari Bule, może od razu zmienię jej nazwisko, co? Blue. Tak, Blue. Ari Blue, Imri to Imri, Aria Blue jest, a nie Bule. Także tak, to jest jej strój nowy. Ja tak pomyślałam, że co dwa odcinki gdzieś będę ją przebierała, bo no, żeby sobie dziewczyna nie chodziła ciągle w tym samym. Także to jest jej nowy strój. No dała mi takie zimowe butki, żeby nie zmarzła nam w nóżki. A ten drugi strój, który miała, tutaj zostawiłam, bo w sobie pomyślałam, że w nim jeszcze nie zdążyła się nachodzić. Więc zmieniłam jej tylko ten pierwszy, dałam jej coś takiego i już więcej chyba nic nie zmieniałam. Dla Imriego dałam coś takiego nowe. Muszę ogólnie popobierać mu spodnie, bo mam mało spodni. Tutaj góry mam spoko, dość sporo gór. Góry, dość sporo gór, ale no doły są średnio. I dałam mu taki nowy strój. I dałam też mu nowy strój sportowy, ponieważ no ten był taki dość rozebrany, żebym powiedziałabym. I właśnie dałam mu trochę cieplejszy, żeby mógł sobie teraz w zimie ćwiczyć. Coś takiego. Spodnie są z najnowszego dodatku, to nie są z modów, a bluza no to jak wiadomo. Ale no, jakby ktoś pytał, to spodnie są z dodatku. Okej, dobra, także lecimy do rozgrywki i powiem wam, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, Imri, taki ranny ptaszek, wstał sobie już dość wcześnie. I co ty masz tutaj? Kupić toaletę. Serio? A co, ta nie działa? Zrób psikusa w toalecie. Aha, dobry, fajny. Brak rzeczy pierwszej potrzeby w domu. No jak? Widzicie? Tak to jest grać z modami. Tu ciągle coś nie działa. Naprawdę. Nie, no działa toaleta, o co ci chodzi? Chłopie, masz toaletę. Nie panikuj. A Imri nam sobie wstał. On w ogóle idzie za 4 godziny dopiero do pracy, więc ja nie wiem, co on będzie robił te 4 godziny. No ale dobra, niech sobie pogląda, nie wiem, jakiś kanał sportowy czy coś. O, świat romans, oglądaj sport. A Aria nasza sobie jeszcze śpi. Ona ma za 5 godzin do pracy. W sumie już się wyspała, więc może nam wstać, to się wykąpie. Się wysika do nieistniejącego kibelka i może sobie coś zjeść. Jest smutna, ale to przez to wszystko, przez tą cechę, że ona ma cechę ponura, no ale taką miała mieć, więc taką ma. I co chciałam wam powiedzieć, w tym odcinku jeszcze sobie chwilę pogramy tutaj z naszymi bohaterami, bo jak widzicie jest dzień śnieżynki w środę i ja chciałam, znaczy zimowa fiesta w środę, ja bym chciała, żeby oni w środę właśnie wzięli ślub, jak wiecie, zaręczyli się, ale no tak trochę smutno brać ślub tylko we dwoje, fajnie byłoby mieć jakichś znajomych na tym ślubie, więc pomyślałam sobie, że w tym odcinku spędzimy go na poznawaniu troszeczkę znajomych simów, których powprowadzałam, których powinniście kojarzyć z moich poprzednich odcinków ogólnie na kanale. Zaraz właśnie do tego przejdziemy. Patrzcie, ona ma urodziny w Sylwestra. Ale fajnie. Heh, a on dopiero tutaj. To nic. No, więc dzisiaj sobie tak trochę jeszcze luźno pogramy, poznamy właśnie tych simów i właśnie tu jest moja pierwsza prośba do was. Jeżeli macie jakichś fajnych simów, mi podesłać w galerii,
to chętnie zapraszam do udziału, do wzięcia udziału. Nie wprowadzę wszystkich, tak jak to było w różnej rozgrywce. Wybiorę sobie parę rodzinek albo parę simów, albo ogólnie będziemy mieli takich simów już na przyszłość do serii, bo czasami jest jakiś sim mi potrzebny i fajnie właśnie, żeby to byli wasi simowie, bo mam też waszych simów już w galerii, ale to są tacy już wcześniejsi simowie, a chciałabym mieć takich simów widzów, takich, którzy oglądają tą serię. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ale wrzucajcie swoich simów pod hashtag Korcia Not So Berry. Nie wiem, czy to nie będzie za długie. Ale wrzucę wam hashtag, gdzieś tutaj na ekranie wam się pojawi. I tam wrzucajcie swoich simów. Możecie wrzucać jakieś swoje parcele. Albo coś, jakieś domki, cokolwiek. Wszystko, wszystko, co macie. I to będzie taki nasz hashtag, takie zbiorowisko rzeczy do tej serii. I nie mówię, że w następnym odcinku będą wszyscy simowie wprowadzeni, którzy zostaną udostępnieni. Ale co nieraz, czasem może się trafi. I dla mnie to będzie pomocne, a dla was może fajnie właśnie, że zobaczycie swoich simów w rozgrywce. Więc no. Więc możecie śmiało sobie, których nie musicie przecież tworzyć specjalnie tych simów. Możecie wrzucić simów, którymi gracie, to będzie jeszcze fajniej, takich z waszej rozgrywki. Więc śmiało, śmiało, śmiało wrzucajcie mi simów pod hashtagiem Korcia Not So Berry. Chyba nie będzie za długo, co? Nie wiem, Korcia. No myśl, nie wiem, jak coś wymyślę innego, to wam tutaj w każdym razie się wyświetli, pod jakim hashtagiem będę szukała waszych simów, simek, rodzinek czy czegokolwiek. Na razie wprowadziłam dwie rodzinki, z którymi chciałabym, żeby oni się zapoznali. Ale wiecie, tych generacji będzie dużo, więc simów nam się troszeczkę przyda. I fajnie, żeby właśnie to byli simowie wasi. Czemu by nie? Co ty tutaj chcesz robić? Ogrzej się. Co jest tak zimno aż wam? Pada śnieg. No co ty nie powiesz? Wow, pada śnieg. No co ty? Ja nie zauważyłam. Ani troszkę, ani troszkę. No dobra, ogrzewaj się, a ty sobie jesz. Ogólnie, jeżeli chodzi o umiejętności, no to gotowania ma prawie na 10 i zdobyłam jej drugi poziom fotografowania. Pisaliście mi, że fotografowanie ma 5 poziomów, więc jeszcze 3. Więc jeszcze spoko. Damy radę. Będziemy pstrykać zdjęcia, pstrykać i pstrykać i pstrykać i pstrykać. No ta na flirty ją wzięło, porozmawiaj. No dobra, to możecie sobie porozmawiać. Ty za 2 godziny idziesz do pracy, a ty idziesz za 3 godziny, więc w sumie zaraz sobie oni polecą do roboty i jak wrócą, ona wraca o 17 i on też. O, super, więc jak wrócą sobie z pracy, to polecimy poznać nowych sąsiadów, można tak powiedzieć, bo mieszkają w tym mieście i ja wam pokażę, kto to jest. Myślę, że powinniście znać, jak oglądacie mój kanał. O, Imri dostał awans, obsługa szatni. Super. I dostał gablotę też. O, już ma wszystko spełnione, treningi musi robić. Głodny jest. Dała mu, żeby zapłacił rachunki. Bajki, rachunki przyszły nawet niewielkie. 1000 coś tam. Nawet ich stać. Co ty robisz? Biegnij do najbliższego pomieszczenia. Boże, jakaś śnieżyca chyba. No to chodź, tutaj trzeba zrobić porządek z praniem. Wyładuj i połóż pranie. Czemu nie odłóż? Co za długo jest w tym? Dobra. Może włącz trochę ten, żeby to było cieplej. Dobra, czekajcie, powkładamy jej te ubrania. A nie możemy? Zrób pranie. Nie. Wyładuj i przenieś. A, bo to już się uprało. Dobra. Musimy zrobić porządek z praniem, bo trochę nam się go nazbierało. Imri, wiesz co? O, ty jesteś głodny, więc może jeszcze jest ta zupa, więc ją sobie zjedz. Jest jeszcze zupa. A ty weź ogarnij te pranie, Aria, bo naprawdę... trzeba się za to wziąć, koniecznie. Trzeba, trzeba. Dobra, tutaj. Wysusz ubrania, a tutaj, wiesz co... Możemy to wrzucić do pralki? Możemy, super. Więc teraz zrób pranie, ułóż ubranie do pralki. I ubierzemy wszystko, mamy w kolorze niebieskim, więc nie musimy segregować. Nie no, prawie wszystko. Prawie, prawie. Dobra, tu możesz się wysikać w nieistniejący kibelek, jak to twój narzeczony mówi. I możesz wziąć resztki. No i się ogarniecie i idziemy w odwiedki do nowych ziomków, którymi musimy się zapoznać, bo nie będziemy mieli kogo zaprosić na ślub. Okej, jesteśmy na miejscu, a oni stoją przed domem, bo nie mają drzwi wejściowych. Nie, mają tu z tyłu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u naszych przyszłych, dobrych znajomych. I nie wiem, czy tak na pierwszy rzut oka poznaje ktoś, kto to jest.
Trochę ich przerobiłam, trochę dałam im modów, żeby nie wyglądali, wiecie, tak dziwnie, bez, jak oni, jak nasi bohaterowie są z. A mianowicie jest to rodzinka Flery. Ten, kto ogląda luźną rozgrywkę albo był na live'ie, kiedy tworzyliśmy tą rodzinkę, to zna ją doskonale. Ponieważ stworzyłam tą rodzinkę razem z wami, stworzyłam ją do serii z luźnej rozgrywki. No i oni tam sobie mieszkali, już pewnie się postarzali, poumierali, a do tej serii wracają, wracają. Jest to małżeństwo, którzy już, oni już są dorośli, mają dwójkę dzieci, jak widzicie, ale myślę, że do naszych milusińskich pasują, możemy się z nimi zapoznać w chynot. A jeżeli chodzi o domek, to też robiliśmy go na live'ie, był robiony chyba nawet na dwóch live'ach, czy coś takiego, więc przeze mnie, Alpaczka mi trochę pomagał. Więc tutaj tak to wygląda, cały czas coś się przewija, coś co już było, w sumie fajnie, czemu nie? Tylko drzwi im się usunęły, więc i schody im się usunęły, kurde blaszka, trzeba zobaczyć, czy z tej strony mają schody. Mają, dobra, jeszcze mogą z tej strony wejść, a potem do nich wejdę, tutaj im to wszystko naprawię. Ale teraz chciałabym, żeby się oni przywitali się z naszymi milusińskimi. Dobra, przyjazne powitanie. Ty, Aria, przywitaj się z Aną. Przyjazne powitanie. O, oni mają fajnego pieska i kotka. A ten malet trzeba go do domu zanieść, Tobi, bo normalnie zamarznie nam tutaj. Szkoda by było, nie? O, dobra. Przywitaliśmy się. Właśnie ja bym chciała, żeby oni się tak fajnie zaprzyjaźnili, wiecie o co chodzi. Okej, dobra. Oni się trochę tutaj pozapoznają. Tutaj Imri się zapozna z... jak on się nazywa? Dawidem. I ogólnie się poznają trochę, wiecie, żeby trochę się znali, bo tak naprawdę taką przyjaciółkę, którą chciałabym, żeby właśnie Aria miała, tak wiecie, od serduszka psiapsi, to wprowadziłam obok w domku. Zaraz do niej zresztą pójdziemy. I też jest to simka, którą, no, powinniście znać. Ona pojawiła się w jednym odcinku na moim kanale. Może będziecie kojarzyli. No dobra. Zapytają o zawód, pogadajcie sobie i tak dalej, i tak dalej. Czekajcie, wszedł ktoś do domu? Tobi, znaczy ten wszedł. David, więc może zapukamy do drzwi, żeby nas wpuścili. To wam tak po... niepracującą mamusią jest. O, jak słodko. Właśnie fajnie, bo oni mają dzieci, chociaż pewnie póki my będziemy mieć, to już te ich dzieciaczki troszeczkę dorosną. Chociaż mamy długie życie, więc nie wiadomo. O, proszę bardzo, to jest to mieszkanko, znaczy ten dom, który robiliśmy na którymś z live'ów. Coś jakoś tak tu mało tych krzeseł? Tak mało dałam krzeseł? Niemożliwe. Niemożliwe. Jest tu tak troszeczkę niebiesko, więc pasuje. I jest to taki domek właśnie rodzinny, więc tutaj sobie patrzcie. Dzieciaczki się na pewno zaklimatyzują, tylko że nie mamy takiego łóżka dla młodej. Ale to nic. Jakoś sobie poradzą może. Dobra. Ten tutaj gotuje już, patrzcie, jaki zacięty tatuś. Tutaj baby oczywiście sobie plotkują, bo co mogą robić. Więc dobra, pogadamy jeszcze chwilę i uciekamy do tej jeszcze jednej simki, którą wprowadziłam, bo chciałabym, żeby właśnie poznało się jeszcze dziś. Okej, i jesteśmy u pani Alicji King. Po takiej małej zmianie też ją... patrzcie na jej minę. Też ją trochę przerobiłam pod kątem tego wyzwania, w sensie takim, że dałam jej mody. Ponieważ jest to simka z mojej... moja pierwsza simka. Też nagrałam taki filmik, moja pierwsza simka. I ją trochę przerabiałam po swojemu, tak na dzisiejszy mój gust, styl simowy, czy jak to tak nazwać. I tutaj właśnie ją przerobiłam, troszeczkę dałam jej modów, żeby pasowała nam do tego wyzwania, żeby po prostu miała mody. I zapoznamy się z nią i chciałabym, żeby to była właśnie przyjaciółka Ari. Żeby one się naprawdę dobrze zgrały, dogadały, żeby spędzały ze sobą dużo czasu, żeby, wiecie, ona jej we wszystkich sprawach radziła. Co by się nie stało. Ojej, ojej, aż tak jest zimno tutaj. Zaraz pozamarzają nam. Musimy zapukać do drzwi, to może nas wpuści do środka. Chociaż w sumie wypadałoby wracać powoli do domu, żeby było już 22 zaraz. Tutaj troszeczkę pusto, no bo to wiadomo, tej chałupki nawet nie ruszałam. To jest ten dom taki domyślny z tego miasta. Imri, czy ty śpisz na ławce? Przecież jest zimno. O, Anna tutaj idzie. Czemu ty idziesz w zwykłym ubraniu? Weź ty, kobieto, załóż coś na siebie. Dobra, Imri,
Wstawaj, dobra, jedziemy do domu. Najważniejsze, że się z nimi poznaliśmy, już teraz wiecie, będzie można sobie dzwonić, zapraszać, umawiać się na kawę i żeby tutaj dziewczyny znajomość się trochę bardziej, wiecie, rozwinęła. Dobra, wracamy do domu, bo Imri już na ławce zasypia, więc nie jest dobrze. Okej, mamy wtorek, mamy 6 rano i Aria ma dzisiaj wolne. Imri idzie do pracy za 3 godziny, więc ona tutaj sobie robi śniadanko, on się kąpie, skorzysta. No i mamy wtorek. Jutro jest środa, więc tak naprawdę jutro chcemy, żeby ślub naszych bohaterów się odbył. Więc jeszcze ten wtorek przegramy. Ja teraz się wybiorę zaraz, a w ogóle skoro Aria ma wolne, to skorzystamy z tego, że pójdziemy sobie z naszą nową koleżanką, czyli z Alicją. Pójdziemy sobie trochę na miasto, powiedzmy, może niby jakieś tam rzeczy powybierać. A to ty jesteś, o ty nie poznałeś Anny. Anny, a ty nie poznałaś Davida. No trudno. Ale pójdziemy z Alicją, pójdziemy sobie gdzieś na miasto, na jakąś kawkę, do jakiejś kawiarni, takie babskie ploteczki, wiecie. Powiedzmy, że one już się znają trochę dłużej niż jeden dzień, bo jutro jest ślub i chcemy, żeby była ona naszym gościem honorowym, powiedzmy. Pomoże nam, wiecie, wybrać suknię może, jakieś fryzury, kwiaty, takie rzeczy na ostatnią chwilę i tak. I w następnym odcinku... O, mamy 9 poziom gotowania, super. Dobra, jedz sobie omleta, ty też byś sobie zjadł omleta. Czemu by nie? I wiesz co, ty może byś trochę Tao wygłaskała, czy tam cokolwiek z nim zrobiła, przytul go. Daj jedzenie, on ma jedzenie. Ale wiesz, żebyś go... Bo on jest taki smutny może, czy nie jest smutny? O! Nie, no tak, słuchajcie, no mistrz. Super, Tao. Biedny pies. Jeju. Ach, no tak, Simsy mody, elegancko. Bora teraz Simem o imieniu Imri. Poślub Sima o imieniu Imri. Tak, ty to zrobisz, a ty co byś chciał? Obciskuj się z tą osobą, pocałuj Simkę, poszedł, oni mają romantyczne interakcje między sobą. Może jaka zakochana para. Czemu ty nie zjadłaś tego omleta? Weź go sobie zjedz. Na co ty czekasz? No tak, pewnie, że na co czekasz, że... Zjesz go czy nie? To weź porcję? Czy jak? Może teraz? Okej. Okay. Nie skomentujmy, nie. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w kawiarni na kawce z naszymi dziewczynami. Pomyślałam sobie, że w sumie Anę też powinniśmy wziąć. Czemu ją wykluczać od tak po prostu? Niech sobie czasem babka z nami wyjdzie od tych dzieci, się oderwie. Jesteśmy w New Christ, jak widzicie, tutaj jest cieplutko. Jest zima, ale tu jest cieplutko, więc ty byś mogła zmienić swój na przykład na ten. O, widzisz, od razu lepiej. I jesteśmy w tej kawiarni, którą pobrałam. Ona jest taka babska dość, więc myślę, że fajnie. Czekajcie. O, co tutaj? A, tutaj pogoda leciowa. Co to? Jakieś dziwne stoisko. Dobra, słuchajcie, dziewczyny. Trzeba sobie wziąć po kawce. Nie ma kawki, są drinki za to. Nie ma tutaj ten kawy? Nie możemy kawy zamówić? Albo ciastka jakiegoś? O... Troszkę słabo. No trudno, powiedzmy, że to będzie kawa po prostu. Korzenny napitek. Może ten korzenny napitek z lodami. O, to myślę, że jest spoko, tylko że zapłacimy 100. No ale to nic. Zamówmy sobie dla grupy, słuchajcie. Takie wyjście z dziewczynami myślę, że spoko nam zrobi przed weselem. Myślę, że dziewczyny nam na pewno doradzą. Fajna jest ta miejscówka, tylko właśnie ja tu bym dała jeszcze... A wiecie co? Ten taki bar typu do... Właśnie do kawy, z kawą, z ciastkami. Albo w ogóle, ogólnie bym zrobiła to jako restaurację. Wiecie o co chodzi? Żeby można było po prostu usiąść, przydzieliliby nam stolik, można by było coś fajnego zamówić. W sumie niewykluczone, że może to przerobię. I wiecie, zrobię z tego taką ala bar, ala restaurację, że będzie można sobie coś tam zjeść, wypić. No i fajnie, czy my możemy usiąść razem gdzieś, usiąść razem tutaj na przykład, żebyśmy we trzy usiadły w jednym miejscu, a nie tak każda gdzieś sobie rzepkę skrobie. Anna, ty też chodź. Nie mów, że ci ten facet zajmie miejsce. Nie, ona chyba nie chce z nami gadać. Dobra, zapytaj się, jak minął dzień.
nie wiem, udziela porad dotyczących gotowania, pochwal ją szczerze. No gdzie ty idziesz? A, teraz będę się przesiadać. No w sumie naprzeciwko siebie, dobry pomysł. Widzicie, mówiłam, że one się lepiej dogadają, bo Anna tam stoi przy barze, nie wie na co ma czeka. Miała już iść z nami, siedzi tam. Idzie do nas czy nie do nas? Nie, chyba idzie do łazienki. Nie wiem, ona sama chyba nie wie. A tu pan czarodziej. Panie czarodzieju, co pan tutaj nas czaruje? Tak, pan czarodziej nas czaruje, słuchajcie. Tak się patrzy na nią. Nie wiem, musimy poprosić o wspólny pochwal ją szczerze. Żarty o politykach. Wiecie, takie powiedzmy babskie gadki jakieś. No patrzcie, on ewidentnie się do nas podwala. Mówię wam, może dlatego Anna nie chce do nas usiąść, bo się boi, że już mąż o zdradę posądzi. Gdzie ty idziesz, Anna? Ja mówię, ona jakaś taka od razu, mówię, nie pasuje do nas. Chodzi swoimi ścieżkami, chociaż... Alicja, gdzie ty się wybierasz? Zostawiła nas z tym facetem. Nie. Nie rozmawiajmy. Gdzie ona idzie? Czy ona idzie do domu? Poszła. No, wiecie wy co? Zostawiła nas. No to jednak została nam tylko Anna. A Anna wali drinki. O 12.42. No w sumie już po 12. Wyszła trochę od dzieci już szalona. A może Alicja poszła do pracy? Może ona pracuje, co? Nie wiem, czemu od nas poszła. Szkoda. No nic, to porozmawiamy sobie troszeczkę z Anną. Poznamy ją. Porozmawiamy o majsterkowaniu. Anna jest niepracującą mamusią, jest kreatywna, jest głupkiem i jest rodzinna. O, super. Opowiem jej dowcip po pigwinach, jakby nie znała jeszcze. W sumie to jest mamuśka. My mamy cechę, w sensie tą aspirację super rodzic. Więc w sumie z jednej strony byśmy się dogadały z nią w pewnym stopniu. Także spoko, pogaduszki, słuchajcie, w kawiarni, skoro nas Alicja wystawiła. Trochę pospędzamy czasu i będziemy wracali do domu. Czekajcie, o której nam kończy Imri? O 17. No dobra, 13. Czy tutaj coś można zjeść? Można zjeść. A co można tutaj zjeść? Bułki. Bułki. Frytki ziemniaczane. Nie, no to już zjemy najwyżej z Imrim coś w domku. No, dobra, pogadane. Czy już mamy z nią jako przyjaciółka? Mamy. No i super. Wracamy do domu. Ojejku, Tao, jak nam się ubrudził, biedny. Trzeba go wykąpać. Ona wróciła do domu, więc sobie zrobi obiad, bo o 17 wraca Imry, więc akurat na obiad sobie wróci. A my musimy gotować, bo musimy sobie spełniać te punkty gotowania. Tutaj fotografowania trochę porobiłam, kawałeczek nam się zrobiło, 25%, więc powoli do przodu. Chociaż w sumie mamy jeszcze czas, tak sobie pomyślałam, że więcej zdjęć będziemy pstrykać pewnie jak będziemy mieli dzieci, to wtedy wiecie, będziemy robić im zdjęcia, więc nam się to... Patrzcie, jak ona tłukła, widzieliście? Robi kurczaka. Więc wtedy nam się to troszeczkę jakby... Kurczę, fajnie to wygląda, nie widziałam tego jeszcze wcześniej. Wtedy jeszcze sobie popstrykamy zdjęć i nam się te 5 punktów raz, dwa ogarnie z tego fotografowania. No i jeszcze to wychowanie dzieci. To już jak z dziećmi będziemy. No dobra, słuchajcie, ja będę kończyć ten odcinek. On jest taki troszeczkę o wszystkim i o niczym. No, starałam się właśnie, żeby jednak troszeczkę taki chociaż ciekawy był. Poznaliśmy sobie tych znajomych, poznaliśmy sobie troszkę osób. Tak jak mówię, wrzucajcie swoich simów do galerii. Zawsze tam zerknę. Często potrzebujemy simów do serii, więc będę już miała gotowych. Więc wrzucajcie, ja wam hashtag pod napiszę w opisie albo w komentarzu przypiętym, więc śmiało wrzucajcie. Teraz skończę, a za tydzień widzimy się na ślubie naszych państwa Blue. Muszę właśnie pobrać jakieś fajne rzeczy ślubne, typu jakąś suknię ślubną dla Ari, błękitną albo jakąś taką niebieską, żeby nie było. Jakiś niebieski garniak dla Imriego i poszukać fajnej parceli, żeby wzięli sobie ślub, ale widziałam dużo fajnych ślubnych parceli w galerii, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, łapka w górę, jak się podobało, no i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i...